Szokujące słowa Roberta Lewandowskiego, który mówi wprost, dopiero wchodzę w topową formę. Nieprawdopodobne słowa Roberta Lewandowskiego, wydawało się, że już jest na tej topowej formie, a teraz Robert Lewandowski mówi, że dopiero wchodzi w tą topową formę, a także mówi o tym, że ten wiek biologiczny przekłamany jest tak naprawdę, e, tak jeśli chodzi o wiek biologiczny, a wiek jego, w jego dowodzie osobistym. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmem kliknij, że dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Robert Lewandowski mówi wprost, dopiero wchodzę w topową formę. Tutaj zacytuję tę kolejną wypowiedź z Roberta Lewandowskiego. Mam przekonanie, że w moim przypadku wiek jest zawyżony. Tak właśnie tutaj powiedział Robert Lewandowski. No wiek nie jest zawyżony, tak, bo wiek jest tak naprawdę obiektywny. To jest data w dowodzie osobistym, tak. No nie można tego ani zakomać, ani oszukać. Tak jest. Nie oszuka tutaj PESE-u. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te wiek w dowodzie osobistym, a wiek biologicznym, no to Robert Lewandowski mówi, że to jest duża różnica, tak naprawdę, tak? no bo biologicznie na pewno lepiej się czuje, czuje się w to, tej topowej formie, ale trzeba przyznać, że późno tak naprawdę wyszczelił, tak, można powiedzieć, jeśli chodzi o tą karierę piłkarską stosunkowo późno zaczął. Zobaczymy sobie Cristiano Ronaldo czy też Messi. Oni zaczynali w mega profesjonalnych klubach już we wczesnej młodości. Robert Lewandowski też miał profesjonalne kluby w Polsce, ale nie aż w takim topie, nie na takim poziomie, tak jak to miało miejsce w Niemczech, jak poszedł do Bayern Monachium czy też Borussii Dortmund. Sam Robert Lewandowski mówił o tym, że jak poszedł do Borussii Dortmund, no to sporo czasu zajęło mu na to przestawienie się tak naprawdę, na intensywność, sposób gry, treningi, też zwracanie uwagi na pewne detale, poruszanie się, bieganie, to wszystko praktycznie miało znaczenie. W Polsce praktycznie wszyscy na niego kuchali, tak, dmuchali, bo był to talent, tak, wszyscy chcieli go sprzedać za największe pieniądze. Nie daj Boże, żeby mu nic mu się nie stało, nikt od niego więcej nie wymagał niż to, co bo praktycznie robił. Natomiast w Niemczech to zupełnie inna sytuacja, inaczej to wygląda. No i Robert Lewandowski mówi w ten sposób, ja czuję, że dopiero wchodzę w topową formę, mam przekonanie, że w moim przypadku wiek jest zawyżony, mam nadzieję, że liczby pozostaną tylko liczbami, a wysoka forma będzie się u mnie utrzymywać jeszcze długo, że przede wszystkim dopisze mi zdrowie, moje ciało będzie sprawiało, że wciąż będę się czuł tak samo, tak jak teraz, czyli wyśmienicie tak powiedział właśnie Robert Lewandowski w rozmowie z przeglądem sportowym. No niewątpliwie Robert Lewandowski powinien najbardziej tutaj martwić się o to, żeby zdrowie mu dopisało. Ja bym powiedział jeszcze inaczej, tak, może o, o tyle o zdrowie to on zadba, tylko powinien tak naprawdę modlić się o to, żeby żaden z piłkarzy tutaj Bundesligi albo też innego klubu, no ale najprawdopodobniej Bundesligi, tak, bo tam najwięcej meczów rozgrywa, żaden obrońca nie dokona jakiegoś okrutnego wślizgu, tak, Roberta Lewandowskiego, żeby nie przerwał mu tej kariery piłkarskiej, tak. No to to byłoby tak naprawdę straszne. Natomiast, no tak powiedziałem, Robert Lewandowski ma ten top, jeśli chodzi o formę. Mówi się, że jeśli chodzi o piłkarza, to najlepszy czas dla piłkarza to jest między 28, a 31, 32 rokiem życia. Można powiedzieć, że Robert Lewandowski troszeczkę przesuwa tak naprawdę tą granicę. No ale to trzeba pamiętać, no to jest wszystko tak naprawdę. To jest dieta, podejście do zawodu, pełen profesjonalizm, to jest rodzina, odpowiedni balans między meczami po prostu, a tutaj rodziną, więc tak naprawdę tutaj te ogromne emocje, które są na boisku, na murawie, wraca... A później jest ojcem tak naprawdę w domu. To wszystko wpływa na jego karierę. Tak kochająca, wspierająca go żona, to wszystko praktycznie wpływa na jego karierę. No i przede wszystkim to, sam fakt, że Robert Lewandowski chce być każdego dnia coraz lepszym zawodnikiem, poprawiać detale, tak, szczegóły, nawet jeżeli to miałby pomóc mu w 1 czy 2% na boisku, to praktycznie to robi. No, ostatnio przedstawiałem taką sytuację, tak, że zatrudnił trenera od snu, tak, no oczywiście wielu kibiców to tam pękało ze śmiechu, tak, niektórzy się tarzali ze śmiechu, jak można po prostu trenera od snu, no ale rzeczywiście, jeżeli to ma pomóc Robertowi Lewandowskiemu na boisku, no to warto, żeby praktycznie, Takiego trenera zatrudnił, tam była kwestia oświetlenia, tak, że musi być odpowiednie oświetlenie, nastrojowa muzyka, też zapach ma wpływ praktycznie na sen, że sprzęty elektroniczne nie powinny być pobliżu, na przykład telewizor, czy iPhoney, czy no iPhone to raczej w przypadku Roberta, nie tak Madowskiego to są Huawei, tak? No to telefony komórkowe nie powinny być pobliżu smartfony, bo to może wpływać zakłócać jakość snu. Natomiast, no wszystko praktycznie, co robi Robert Lewandowski, to służy temu, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem. Poza tym, jeśli chodzi o tego trenera snu, to nie jest jakaś nowinka, bo to wcześniej miał Cristiano Ronaldo. No a Robert Lewandowski wszystko praktycznie robi, zmienia, co może mu pomóc w karierze piłkarskiej, tak, w karierze piłkarskiej. Także tutaj rzeczywiście jest na tym topowym poziomie. No Cristiano Ronaldo, jak przechodził do Juventusu Turyn, to ile Miał 33 lata, a biologicznie obliczono, że miał 23 lata, tak. Więc Robert Lewandowski, tak jak teraz, ma 32 lata. No to de facto po prostu tak jest pewnie kilka lat młodszy, tak, w sensie, tutaj w sensie biologicznym pewnie można mu obliczyć, że ma młodszy wiek, tak, ze względu na to jak się prowadzi, tryb życia i to wszystko praktycznie wpływa. Co wcale nie jest takim standardem w przypadku piłkarzy, tak? No, niestety, po prostu nie jest to standardem, jeśli chodzi o piłkarzy na tym najwyższym poziomie. Oni nie do końca, po prostu jakby tutaj, rzeczywiście dążą do tej kariery na, na każdym etapie, na każdej płaszczyźnie. To, co właśnie robi Robert Lewandowski, tak? Jeśli chodzi właśnie o tą karierę. Także, no, bo wielu piłkarzy, oczywiście, jest mega profesjonalnych na boisku, ale często ich tutaj zachowanie pozabojskie, na przykład Neymar, ne Alewodem uważał, że on by spokojnie mógł przeskoczyć Roberta Lewandowskiego, tak? Mieć le, najlepsze statystyki na świecie, no ale tam są różnego rodzaju afery, tak, ta afera seksualna w Paryżu z tą kobietą, potem został oczyszczony z tych tych zarzutów później te kwestie, że zawsze praktycznie ma kontuzję co roku w okresie lutego. Także już wkrótce trzeba się spodziewać tego, że no Noimar znowu będzie pewnie kontuzjowany. Później przejścia, tak, był w Barcelonie, to mu się nie podobało, bo był zawsze w cieniu Messi, to sobie przeszedł do PSG. W PSG teraz mu się nie podoba, tak naprawdę, bycie w tym klubie. E, chce wrócić do Barcelony. No, różnego rodzaju, właśnie takie historie. Zamiast się skupić tak, na następnym meczu, żeby zdobyć bramki, gole, e, no to praktycznie ten, ta kariera, ten, ten talent jest rozmiany na, na drobne, tak. A naprawdę, Neymar, to uważam, że zdecydowanie on miał większy talent niż, na przykład, Cristiano Ronaldo, e, Messi czy, na przykład, Robert Lewandowski. No, nie powiem, że wszyscy razem wzięci, ale naprawdę tutaj Neymar no, to świetny wirtuoz piłki, naprawdę on wirtuazem, taki jak Ronaldinho. Natomiast no, ten, to, to nie wykorzystuje tej kariery w 100%, a Robert Lewandowski właśnie wykorzystuje tą karierę w 100%. Zresztą, no, Robert Lewandowski mówił, tak, że no, w Polsce nie zwracano uwagi na wiele elementów, że dużo musi się nau nauczyć, jak przyszedł do Bundesligi e, tak, w Borus i Dortmund, dużo musiał nadrobić, e, tak, jeśli chodzi właśnie o. Kwestię treningu, ale w ogóle podejścia w Borusi Dortmund. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No, przede wszystkim sobie życzy zdrowia, tak żeby zdrowie mu dopisało. No i wtedy mówi tak, moje ciało będzie, że przede wszystkim, że, przed, że przede wszystkim dopisze mi zdrowie, moje ciało będzie sprawiało, że wciąż będę się czuł tak jak teraz, czyli wyśmienicie. Tak właśnie tutaj powiedział Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że, że liczby pozostaną tylko liczbami, a wysoka forma będzie się u mnie utrzymywała jeszcze długo. Czy znaczy ja powiem w ten sposób, tak, no, że są piłkarze, którzy mogą być młodymi piłkarzami, natomiast poprzez te, swój tryb życia, e, no oni tracą tak naprawdę ja, tą jakość na boisku, tak? Czyli nawet Robert Lewandowski lepiej się prezentuje na ich tle, e, bo poprzez po prostu tryb życia, tak? E, no, na, na przykład we Włoszech jest spora grupa piłkarzy, nie mówię tu konkretnie o Polakach, ale ogólnie, e, którzy no nie do końca się po prostu piłkarsko-sportowo prowadzą. Mimo tego dalej dają radę na boisku, ale to na dłuższą metę tak czy owak wychodzi, Tak. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski można powiedzieć, że zafiksowany na tym punkcie, jeśli chodzi o karierę piłkarską, ale też trzeba pamiętać, no bo wszyscy jakby tutaj e, krytykują, tak? Czy mówią, że Robert Lewandowski jest mega profesjonalny, mega profi, ale trzeba pamiętać, że to jest narzędzie jego pracy, ciało, tak? Pod każdym względem, nie tylko noga, samo kop kopanie nogą, tak? To jest praktycznie jego narzędzie pracy. Tak taksówkarz wychodzi do pracy, musi mieć samochód sprawny, tak, żeby się nie rozkraczył, niech będzie wiózł klienta. E, tak samo jak tutaj oczekujemy, że jak coś się nam stanie, przyjdzie karetka, która nas zawiezie. tak? Czyli ten, ta karetka musi być um, serwisowana, musi być na bieżąco, na bieżąco naprawiania warsztaty, przeglądy i tak dalej. No tego oczekujemy, tak? No, Nikt z nas, jak wzywa karetkę, nie oczekuje tego, że nam się rozwali karetka po drodze, albo koło odpadnie. Tak samo Robert Lewandowski, no, musi mega profesjonalnie dbać o swoje zdrowie, jeżeli chce później zdobywać gole, także Jeżeli to ciało ma na niego pracować i zdobywać gole, tak? A według mnie to nie jest taki, taki duży koszt, tak? No, bo to, co robi, to nie robi jakąś dużą ingerencję w swoim organizm, a jedynie poprawia, tak? Eee, jest po prostu swoją wydolność tak poprawia skuteczność swoją na boisku to wszystko jest na plus tak czy dieta. Zobaczmy sobie teraz tą sytuację. Miał ten zabieg przepukliny pachwinowej. jaką szybko, praktycznie e, może nie doszedł do, do siebie, bo my tego nie wiemy, tak? No ale praktycznie tak, był już na świętach z rodziną. Potem wyjechał sobie na Malediwy na wakacje. Teraz trenuje indywidualnie w Monachium. Cały czas się pojawia. Na pewno go to boli, bierze przeciwbólowe, bo to jest bolesne. Tam trzeba skórę, praktycznie naciąć. Każdy z nas to miał chociaż na palcu skórę, uszkodzoną. to wie, że to jest bolesne, szczypie, goi się, nawet taka mała skórka, taka to tak boli bez sensu. No a teraz on miał taki zabieg, gdzie rzeczywiście na kawałek skóry i praktycznie tam wszczepiano tą siatkę specjalną, tak? Zresztą można taki zabieg sobie zobaczyć, jak na YouTube wygląda straszna sprawa, widziałem takie obrzydliwe, po prostu, znaczy obrzydliwe, no pod występowym podziwem dla lekarzy, ale jak ktoś się nie interesuje jakby medycyną czy jakimiś rzeczami, to jest nieprzyjemny widok. No i to jest praktycznie bolesne, a mimo tego następuje szybka regeneracja przez to, że jest sportowcem, tak? Więc ta skóra szybko praktycznie się odbudowuje poprzez dietę, poprzez te wszystkie lata też te mecze co trzy dni, a więc w wysokiej intensywności później regeneracja to wszystko się odbudowuje i to potem daje mu znaki tak na przykład ma taki zabieg to może się szybko po prostu zregenerować to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik pozdrawiam trzymajcie się cześć